Zapraszam pana Grzegorza Serdyńskiego, którego znamy głównie za sprawą złotników oławskich. Teraz będzie zupełnie inny temat. Dzień dobry państwu. Ja myślę, że spotkanie poszukiwaczy zaginionej historii Oławy to jest też to grono, które doszukuje się historii miasta, nie tylko tego, które można zobaczyć na zdjęciach, ale może być również zainteresowane tym, co ogląda na co dzień. Nie mówię o tej historii pisanej, którą czytamy w przewodnikach czy w opracowaniach historycznych, ale chciałbym państwu dzisiaj pokazać jeden z takich przykładów, który spowodował, że tytuł Oława nieoczywista faktycznie ma miejsce. Rozmawiając z Jurkiem Kamińskim właśnie na temat wszystkich takich zjawisk, które wypłynęły podczas poszukiwania tego, czym było złotnictwo w Oławie i jak w ogóle wyglądało, doszliśmy do wniosku, że niektóre rzeczy naprawdę warto opisać, dlatego że tak na dobrą sprawę dla mnie jako nieoławianina, który musiał historię Oławy poznawać ze źródeł przewodnikowych i to polskich, czy też niemieckich, to co odnalazłem w archiwaliach po prostu czasami powodowało osłupienie, dlatego że wersja oficjalna była zupełnie inna niż ta, która wynikała z dokumentów. Stąd pomyślałem, że taki cykl Oława nieoczywista może nam pokazać niektóre rzeczy, które wydają nam się oczywiste i oswojone, ale tak naprawdę nimi nie są. Problem może będzie polegał na tym, że będę chciał państwa poprowadzić troszkę głębiej w historię niż tą, którą oglądaliśmy na zdjęciach. Niemniej jednak zachowało się dość sporo różnych rzeczy, które będę mógł pokazać i wyjaśnić właśnie te nieoczywistości. Na dzisiaj wybrałem obiekt, który każdemu oławianinowi jest znany od urodzenia. Ja myślę, że dla wielu z państwa jest to zupełnie oczywiste, jaka była ich historia. To są lata 60. Starałem się nawiązać do mojego przedmówcy. Zdjęcia pochodzą z karty zabytku nieruchomego. Nie znam niestety autora. Nie jest podpisany, pochodzą z różnych okresów. Mniej więcej to są lata 60., 66., 68. rok. I jak państwo widzicie, obiekt malowniczy, praktycznie zapewne wszystkim wam znany. Można tu oczywiście odczytywać niektóre szczegóły, jak to ocenie tutaj wzdłuż, które zachowało się jeszcze zapewne sprzed wojny. Tutaj takie zdjęcie zimowe, oczywiście też akcent motoryzacyjny z przodu. I tu proszę państwa zdjęcie archiwalne. Przenosimy się do 35 roku. Kościółek wygląda prawie identycznie. Ogrodzenie tutaj po lewej stronie. Taka bardzo charakterystyczna lampa, już elektryczna, nie gazowa. Dla tych z państwa, którzy chcieliby troszkę pogrzebać w historii, zwracam na jeden detal, szczegół, który wymagałby wyjaśnienia. Mianowicie tutaj widzimy na sygnaturce krzyż kardynalski. Tego typu krzyż na budynku kościelnym oznaczał, że kościół był bezpośrednio podległy władzy kardynalskiej, nawet nie biskupiej. Dlaczego akurat kaplica świętego Rocha taki krzyż przed wojną posiadała? Proszę spróbować poszukać. Ja sięgnę głębiej. Albo inaczej, nie uprzedzając faktów. Co wiemy o tym kościółku? Tak ogólnie. To był kościołem pogrzebowym przez jakiś czas. Stamtąd szły pogrzeby. To prawda. Też powiem. Co jeszcze?
był poza murami obronnymi miasta. Brawo. To jest bardzo ważne spostrzeżenie. Czy coś o dacie powstania wiemy? Mniej więcej 100 lat wcześniej niż ta data, która nam się pojawiła przed chwilą, 1706. No więc właśnie z tą datą powstania, powiem tak, nie jest to problem odczytywania zdjęć z pochodów pierwszomajowych, to jest również problem tego, kiedy faktycznie ten kościół został wybudowany. Są różne teorie. To, co w tej chwili Państwu pokazuję, to jest odpis inskrypcji, która najprawdopodobniej była na tym kościółku. Ona informuje, że w 1706 roku, z tym, że akurat w tekście oryginalnym ta szóstka jest pisana bardzo wątpliwie, bym powiedział, kościół został zbudowany przed Bramą Brzeską i dedykowany na cześć Trójcy Świętej, bo pierwsza parafia katolicka, która powstała w 1685 roku, była pod wezwaniem Trójcy Świętej, Najświętszej Marii Panny oraz kultu świętego Rocha i świętego Sebastiana. O tym drugim świętym praktycznie prawie nie pamiętamy. Tych świętych było jeszcze więcej. I tutaj mamy ostatnie akapity tej inskrypcji. Są rzeczywiście zagadkowe, dlatego że mówią coś takiego. Staraniem finansowym królewskiej wysokości księżnej Kazimiery, małżonki księcia Jakuba Sobieskiego. No więc, Panie Mato, to jest bardzo dobre pytanie. Jeżeli Państwo sięgniecie na przykład do opracowań historycznych dotyczących zabytków Dolnego Śląska niemieckich, ten motyw się pojawia. Rzeczywiście historycy niemieccy przywołują tą Kazimierę, tytułując ją małżonką królewicza Jakuba. Żadne z imion małżonki Amalia, Jadwiga, Elżbieta, ale Kazimiery nie było żadnej. Kazimiery były dwie. Pierwsza to była matka królewicza Jakuba, królowa Marysieńka, to wszyscy wiemy. Natomiast druga Kazimiera to była najstarsza córka królewicza, ale w 1706 roku to było naprawdę jeszcze małe dziecko, w związku z czym absolutnie nie mogło wystąpić w takim porządku, jaki się tutaj znajduje. Natomiast ja tylko zwrócę uwagę na to, na ten napis Regia Królewskiej Wysokości. Tytuł Królewskiej Wysokości mogły mieć tylko osoby, które rzeczywiście były koronowane. Nie mógł jej mieć nawet królewicz Jakub, ponieważ koronowany nie był. W związku z czym jest całkiem możliwe, i to wymagałoby dalszych badań, oczywiście już nie złotniczych, w jakim stopniu faktycznie królowa Marysieńka również przyczyniła się do, czy brała udział, czy finansowała, jakkolwiek by to nazwać, fakt powstania kaplicy świętego Rocha. Jeżeli Państwo dokładnie poczytacie historię Sobieskich, to jest tam tak, we wszystkich takich opracowaniach geograficznych pisze wyraźnie, że teściowa z synową miały bardzo dobre układy ze sobą, także można by popróbować iść tym śladem. Proszę Państwa, to co Pani Marta mówiła, że była wcześniej kaplica tam na miejscu, to jest rycina, którą już kiedyś prezentowałem, ona jest nieznana. Data powstania to jest 1661 rok, bodajże 28 albo 9 lutego. Data jest stąd znana, że rysownik, który ją rysował, był w pewnej delegacji udającej się z Wiednia do Moskwy i praktycznie rysował wszystkie miejscowości po drodze, w których nocowano. To jest widok na Bramę Brzeską. I proszę zwrócić uwagę, w przedpolu Bramy Brzeskiej praktycznie mamy wieżę bramy, wieżę bocianią, zarys praktycznie wieżę bez hełmu kościelną, nie mamy jeszcze wieży ratuszowej. Gdzieś tam z tyłu widać wieżę przy kaplicy książęcej, to jest praktycznie wszystko. Na tym przedpolu praktycznie rzecz biorąc żadnego budynku nie było. Ten rysunek zapewne znamy wszyscy, to jest widok Oławy Ogólny Fryderyka Bernarda Wernera. I proszę Państwa, przyznam uczciwie, że ten rysunek powinien od razu budzić bardzo wiele pytań i to pytań niepokojących. Pierwsze to jest to, co już tu padło na sali. Budynek kościółka jest poza murami miasta. Jest to bardzo ważny fakt, ponieważ to oznacza, że kościółek leżał w ogóle poza jurysdykcją miejską. Nie należał do miasta. I proszę Państwa, można by się zapytać o naprawdę parę rzeczy. Dlaczego został wybudowany w tym miejscu? To jest
Ten kawałek, tak on tu pokazuje na czerwono, to jest kawałek starego cmentarza, tak zwanego morowego, gdzie były grzebane ofiary dżumy. Przez naprawdę wiele stuleci to nie był teren, który był jakoś okazjonalnie przeznaczony do tego celu. To jest następne spostrzeżenie. Spostrzeżenie numer 3 leży praktycznie vis-a-vis jednej z dwóch bram wjazdowych do miasta. Strategicznie, proszę Państwa, takich obiektów przed bramami głównymi miast się nie budowało. Wręcz unikano jakichkolwiek budowli z tego powodu, chociażby, że w przypadku konfliktu zbrojnego taki kościółek był bardzo dobrym przyczółkiem do ataku. Wiemy skądinąd, albo podaje się to w źródłach pisanych, że kościółek powstał dlatego, że małżonka królewicza Jakuba chciała w ten sposób wotywny podziękować za uwolnienie swojego małżonka z niewoli saskiej. 1706 rok jest zdecydowanie za wcześnie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę wydarzenia, to królewicz Jakub w ogóle został uwolniony pod koniec 1706 roku. W połowie 1707 powrócił do Oławy po dwuletnim uwięzieniu. Natomiast tego typu inwestycja, żeby mogła być wybudowana i zaplanowana i zrealizowana, potrzebowała nawet i w tamtych czasach troszeczkę pewnego przygotowania i czasu realizacyjnego, w związku z czym daty troszeczkę stoją w sprzeczności z sobą. Następne pytanie, dlaczego w takim razie uhonorowanie i ten wotywny charakter przybrał postać kościółka pogrzebowego czy cmentarnego poza miastem i praktycznie, jak znowu się cofniemy do tej ryciny, kościółek mamy tu, natomiast miejsce rezydencji królewicza jest zupełnie z drugiej strony, kompletnie przeciwna strona miasta. Tych pytań, proszę Państwa, jest jeszcze więcej. Proszę zwrócić uwagę na taką rzecz, że sama bryła kościółka w stosunku, czy sam kościółek w stosunku do obszaru, na którym został postawiony, jest naprawdę duży. W ogóle jako budynek, znowu wrócę do tego planu, proszę zwrócić uwagę, w stosunku do wielu budynków w mieście miał naprawdę poważną kubaturę. Z tej perspektywy tego może nie widać, ale jak weźmiemy inne rysunki, jak choćby ten, to proszę zwrócić uwagę, on jest tutaj, w tym miejscu. Mamy znowu ten sam przypadek i odległości, i w zasadzie takiej budowli pozamiejskiej. Dlaczego tak się działo? Proszę Państwa, to nie jest prosta odpowiedź. Historycznie nie ma na to takiej zupełnie jasnej i klarownej odpowiedzi. Ja myślę, że ona jest, ale w tej chwili jest odrobinę niedostępna i mam na myśli tutaj Archiwum Sobieskie, które znajduje się w Mińsku na Białorusi. Z wiadomych względów w tej chwili mało dostępne, czy prawie w ogóle niedostępne. Jeżeli powiększymy sobie ten rysunek, widzimy dwie rzeczy. Po pierwsze cmentarz, który ma osobne wejście, po drugie wejście do kościółka jest z boku, od strony bramy, praktycznie przy fragmencie dawnej Drogi Królewskiej, bo ona biegła, jeszcze raz cofnę zdjęcie, ta droga biegła nie tutaj do Grodkowa i do Nysy, tylko biegła tutaj i potem skręcała w kierunku Ścinawy i poprzez okolice Lipek biegła do brzegu. To położenie przy jednej z ważnych dróg jest pierwszym sygnałem, że jednak cel postawienia nie był jedynie celem wotywnym. Co do pogrzebowego charakteru tego kościółka, to myślę, że ta nazwa raczej przyjdzie od miejsca, w którym powstał, a nie od funkcji. Dlaczego? Proszę Państwa, znowu pewna taka myśl przestrzenna. Jeżeli wyjście mamy z boku, a nie w tej chwili, jak mamy z przodu, to proszę sobie wyobrazić kondukt żałobny, który w przejściu musi zrobić obrót o 90 stopni w pomieszczeniu 2x2, czy 2,5, 2,5 i wychodzi jeszcze, proszę zwrócić uwagę, na ulicę, a nie na cmentarz, który jest dokładnie po przeciwnej stronie. To są takie
powiedziałbym, pytania obserwacyjne, na które na dobrą sprawę w literaturze w ogóle nie ma odpowiedzi. Natomiast w literaturze niemieckiej odpowiedź jest bardzo pośrednia. Mianowicie powstanie tego kościółka wiąże się z bardzo dynamiczną sytuacją wyznaniową, jaka była w czasie jego powstania, czyli koniec XVII, początek XVIII wieku, kiedy praktycznie prawie stuprocentowo protestancka oława zaczęła być, jak to się określa w literaturze historycznej, rekatolicyzowana. Czyli praktycznie urzędy, na których byli luteranie, były zastępowane przez katolików. Kaplica zamkowa, jeśli Państwo czytacie historię, została zamknięta zaraz po śmierci księżni Ludwiki w 1680. W 1685 była założona parafia katolicka, która notabene gromadziła tylko rodziny urzędników cesarskich. I sytuacja ta dopiero zmieniła się w zasadzie w momencie, kiedy do Oławy zjechały dwory królewiczów Sobieskich, czy królewicza Sobieskiego i jego braci. Czyli przełom XVII-XVIII wieku. Skąd zatem to wejście z boku? Proszę Państwa, tu jeszcze jest taki rysunek, który pokazuje mniej więcej, jak wygląda sama kaplica Świętego Rocha w stosunku do reszty zabudowy. Ja pomijam tu pewne nieścisłości, które Werner na tym rysunku poczynił, ale też przyznam, że udało się pewną rzecz odnaleźć, zupełnie niespodziewanie. To jest widok dworu w Marszowicach. Sam rysunek w sobie pokazuje dwór w Marszowicach, ale jeżeli przyjrzymy się górnemu lewemu narożnikowi, to nagle odkrywamy, proszę Państwa, oława w widoku, w zasadzie w takiej panoramie bardzo interesującej, bo Werner tego nigdy nie pokazywał w taki sposób i rzadko się kiedykolwiek w wedutach miasta pokazywało w tym czasie w sposób, który pokazywał wieżę. I znowu od lewej możemy liczyć wieża przy kaplicy zamkowej, same zabudowania zamku, wieża kościelna. To jest prawdopodobnie wieża Bociania, wieża Bramy Brzeskiej i oczywiście na samym końcu sam budynek kaplicy Świętego Rocha. Jak widzimy, wcale nie jest taki mały. Nie jest, na dobrą sprawę, nie jest to kaplica. Jeżeli kogoś niepokoi brak jeszcze jednej wieży, bo nie ma wieży ratuszowej, to tylko zwracam uwagę, że to jest widok z Marszowic i Marszowice mniej więcej leżą w takim kącie widzenia, że prawdopodobnie obie wieże nakładają się na siebie i ciężko jest rysunkowo, czy ciężko było rysunkowo Wernerowi pokazać dwie wieże obok siebie. To jest przypuszczenie, ale najprawdopodobniej tak było, jeżeli nie zrobił oczywiście pomyłki. Proszę Państwa, tu pokusiłem się o porównanie wielkości samej kaplicy Świętego Rocha. W środku mamy kaplicę Świętego Rocha, po lewej stronie mamy kaplicę zamkową, o ile oczywiście Kurt Grimmler w latach 30. się nie pomylił. Natomiast z prawej strony mamy kościół Świętego Nepomucena w Minkowicach. Wybrałem ten kościółek nie bez przyczyny, znaczy wybrałem ten kościółek dlatego, że powstał prawie mniej więcej w tym samym czasie. On powstał w 1716 roku. I teraz, proszę Państwa, następna duża nieoczywistość, której nie przeczytacie nigdzie w literaturze. Kościółek w Minkowicach to jest również Sobieścianum i to jest również zasługa Elżbiety, Jadwigi Elżbiety Sobieskiej i Dworu Sobieskich. Dlaczego to się nie przechowywało? Nie przechowało się w pamięci, przyznam szczerze, trudno będzie na to pytanie odpowiedzieć, natomiast sama informacja jest rzeczywiście pewna i potwierdzona źródłami. Jeszcze dopowiem, że kościół w Mienkowicach, kiedy świętego Jana Nepomucena traktowany był jako kościół polski, tak zwany szapulec też. Znaczy, ja zaraz dojdę do innej rzeczy, dla której ten kościółek i ten kościółek są ze sobą podobne. Czego na tym rysunku nie widać? Bo proszę Państwa, już kontynuując to spostrzeżenie, ten kościółek był również w konstrukcji szachulcowej. To nie jest, to co widzimy w tej chwili, to nie jest Święty Roch, który był budowany w czasach Sobieskich. Dlaczego tego nie widać? Proszę Państwa, w 1786 roku kościółek
Był na tyle zniszczony, że Rada Miejska zastanawiała się już bardzo poważnie, czy w ogóle budynku nie rozebrać. I naprawdę niewiele brakowało, żeby tego obiektu po prostu nie było. To, że on jest, zawdzięczamy proboszczowi parafii Świętej Trójcy, Franciszkowi Baltazarowi. To był ksiądz, który pochodził z Piskorzowa. I on wtedy poprosił Radę Miejską o to, że jeżeli zbierze środki wystarczające na remont albo wręcz odbudowę tego kościoła, to po prostu ten budynek odbuduje. Proszę sobie wyobrazić, że tego zadania podjął się jego sąsiad, Dionizy Riedelbach, mistrz murarski, luteranin. Więc mamy tu fantastyczny przykład ekumenii, która w tamtych czasach wcale nie była taka oczywista. Wycenił całą robotę na 880 talarów śląskich, sumę naprawdę olbrzymią. I kiedy praktycznie te pieniądze zebrano, czy ogarnięto finanse w ten sposób, że można było przystąpić do roboty, w 1787 roku przystąpiono w styczniu do pracy, natomiast w grudniu robotę zakończono. Skąd to wiadomo? Proszę Państwa, zachował się raport wszystkich działań budowlanych i również rachunki. Więc mogę Państwu powiedzieć na przykład, że żeby ten kościółek praktycznie postawić na nowo, zużyto 70 tysięcy cegieł. 110 ton wapna, 50 ton piasku, czy metrów sześciennych piasku, bo to w ton będzie więcej. Bardzo duże ilości drewna, około 210 kop dachówek. No to można policzyć w tym momencie 210 razy 60, ile to jest, i policzyć z tego mniej więcej, jaka jest, o jaką powierzchnię dachu chodziło. Naprawdę przyznam szczerze, że jak przepatrywałem te rachunki i przeliczałem to potem na jednostki budowlane, naprawdę, proszę Państwa, to w zasadzie była budowa od nowa. Skąd wiadomo, że był kościółek budowany w konstrukcji szachulcowej? Otóż ksiądz Baltazar, robiąc raport do biskupa wrocławskiego, po prostu był ten fakt opisał, że kościółek miał konstrukcję drewnianą, wypełnianą materiałem mineralnym, ale dodatkowo miał okładzinę, i to teraz uwaga, bo on to opisał, która powodowała, że w zasadzie z zewnątrz budynek wyglądał jak budynek masywny i obecny. Czyli tu, gdzie znajduje się okienko, gdzie znajduje się takie okienko okrągłe, zwane czasem w języku fachowym okulus, nie? Są w tej chwili drzwi. Drzwi również są od strony, drzwi są również od strony cmentarza, tutaj z tej strony. W zasadzie forma została zachowana, natomiast wszystko, co zostało zrobione przy tym kościółku, zrobili już miejscowi rzemieślnicy. I biorąc pod uwagę fakt, że szczycimy się tutaj w mieście, że takie budynki były realizowane przez znanych włoskich murarzy, architektów, ten kościółek jest zupełnie dziełem, powiedziałbym, w tej chwili miejscowym. Tu, co jeszcze widzimy na tym rysunku, to jest figura świętego Jana Nepomucena. To jej tutaj usytuowanie jest dość ciekawe, dlatego że wiadomo, że ona była już w 1706 roku. Stała tam, o czym informuje sam napis. Możecie Państwo, przechodząc koło tego pomnika, to też zaobserwować i zobaczyć. Natomiast daty tam nie znajdziecie. Ta data powstania jest ukryta w tak zwanym chronostychu, czyli w tych czasach, kiedy on powstawał, rzeźbiarze, którzy chcieli uwiecznić datę, uwieczniali ją w postaci rzymskich liter, które umieszczali w napisie. I teraz, jeżeli dodacie Państwo wszystkie te rzymskie litery, które tam są, do siebie, otrzymacie wynik 1706, czyli datę powstania pomnika. Jest to o tyle ciekawe, że to najprawdopodobniej jest chyba najwcześniejsze sobiescianum, jakie mamy w Oławie, dlatego że wiadomo, że królewicz sobieski podobną statuę podarował klasztorowi w Częstochowie. Ta statua jest do dzisiaj i oczywiście jest przypisywana różnym rzeźbiarzom śląskim, bodajże Janowi Jerzemu Urbańskiemu, ale ta oławska stoi na szczęście w Oławie. Tu macie Państwo rachunek, no, piękne pismo. Ja mam jeszcze odbitkę tych pozostałych pozycji, to po, jakby ktoś z Państwa chciał zobaczyć, to mogę pokazać, jak to wygląda. I sonderliche gewesene
Kostum zum Bauda, Kirche St. Rochus vor dem Brigatore zu Olau. Strona tytułowa, data 1787. Na powtórnym otwarciu kościoła było naprawdę wielu gości, to też jest opisane. W związku z czym wiadomo, że no nie do końca chodziło o kościółek pogrzebowy. Oczywiście odbywały się tam pogrzeby ze względu na teren i obszar cmentarza, na którym leżał, ale to nie do końca oddawało charakter tego kościółka. Dlaczego on został tam wybudowany? Bo do tego wątku nie powróciłem. Proszę Państwa, kiedy rzeczywiście, kiedy w 1707 roku na podstawie konwencji z Altranstadt zabrane protestantom kościoły zostały im zwrócone, wówczas okazało się, że z kaplicy zamkowej musi korzystać bardzo duża ilość katolików. Jak to, żeby to sobie spróbować wyobrazić, ja wrócę do tego rysunku i proszę Państwa, jeśli chodzi o Minkowicę, to chodziło o ludność, która była po północnej stronie Odry. Przede wszystkim, i teraz oni pokonywali tą drogę, musieli przejść przez bramę, przejść przez całe miasto i zmieścić się tutaj w kaplicy zamkowej. Nie wiem, na ile te liczby, które są podawane w raportach, które w tych latach były pisane do biskupa wrocławskiego, Franciszka Neuburskiego, czy te 3000, czy 3500, to rzeczywiście była taka liczba, ale jeżeli sobie wyobrazimy taki tłum wędrujący przez całe miasto, jest to uciążliwe dla wszystkich, a na pewno było uciążliwe dla dworu, bo żadnego innego kościoła nie było. W związku z czym należy przypuszczać, że budowa tego kościoła przed bramą stanowiła niejako bufor dla wszystkich, którzy przybywali, zanim zostały pobudowane kościoły po północnej stronie Odry i mogły już w tym momencie pełnić swoją funkcję dla parafian, tak aby nie musieli oni wędrować do Oławy. To jest znowu jedna z przyczyn, dla którego ten kościółek stoi w tym, a nie w innym miejscu. Natomiast, proszę Państwa, powiem jeszcze tak. Sam kościółek znany jest z tego obrazu. Prawda? Wiemy również z literatury, że najprawdopodobniej ufundowany został przez małżonkę królewicza Sobieskiego w tym samym celu, w jakim została ufundowana kaplica. I proszę Państwa, kończąc tą opowieść, bo będzie część druga, nie mniej pasjonująca, powiem tak, oczywiście obraz, albo inaczej, kościółek powstał między innymi również dla tego obrazu. Ale ten obraz był w połowie troszeczkę wcześniej, wisiał zupełnie gdzie indziej, jako część dużego ołtarza i tu, w to miejsce, został specjalnie przeniesiony, a sama kaplica powstała między innymi po to, żeby można było tą najcenniejszą część zdemontowanego ołtarza po prostu przechować. Jak to się odbyło? Dlaczego się odbyło? Kto był fundatorem? To opowiem Państwu następnym razem. Wspomniał Pan, że w kościół świętego Rocha obok cmentarz Morów. Tak. W latach 65-66, w XX wieku, budowałem budynek przy ulicy Przyjaciół Żołnierza. Więc to jest nie Chrobrego, ale następna ulica Przyjaciół Żołnierza. I musieliśmy zrobić kanał ciepłowniczy do tego budynku. Kotłownia była przy ulicy Kasprowicza. Tak. Wobec tego przekopaliśmy kanał przez ten skwer, obecnie Adama Wójcika. I co się okazało? Przeszliśmy przez cmentarz. A więc normalnie odkryliśmy masę kości ludzkich, przerwaliśmy roboty, jakiś czas minął, dostaliśmy informację z ochrony zabytków, że to był cmentarz choleryków. Tyle chciałem tylko powiedzieć.